Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z kościołem Piotra i Pawła. Zawsze i przyjaciele, i rodzina moja, zawsze na pierwszą wielkanocną mszę szliśmy do kościoła Piotra i Pawła. I tak jeszcze utkwiło w pamięci te piękne procesje, które szły wokół kościoła, podwórkiem kościoła i spoglądających żołnierzy sowieckich, którzy tam patrzyli ciągle, jak to biją dzwony, jak to procesja. Zawsze tak myślałem, co oni sobie myślą, bo na pewno tam, bo przyjeżdżali geograficznie z różnych krańców Związku Radzieckiego i na pewno dla nich to było bardzo egzotycznie. No i takie to są wspomnienia. No i później szliśmy wszyscy do domu i uroczyste śniadanie, obiady, śniadanie. Przede wszystkim, żeby te święta były w rodzinie, rodzinne, dużo radości, uśmiech i żeby te święta miało być coś z tego misterium, które się wydarzyło dawno temu. Żeby to przypomnieć sobie i żeby świąteczny nastrój pomagał w późniejszych dniach tego roku.